Siemanko, słuchajcie, drodzy widzowie. Oczywiście, jak wiecie, to jest odcinek z Raymana M, ale stało się nieszczęście, ponieważ nagrywałem początkowo kilka walek, jak to mówi wściekły wąż, nie no, żartuję, kilka walk i po prostu filmik nie chce mi odpalić z tych walk. Mam nagranie głosowe, a więc wrzucę tylko te walki, które mam. Kawałek, który się wgrał, a może w następnym odcinku zawalczę właśnie te sobie arenki. Ale to dopiero w następnym odcinku, bo ponieważ nie chce mi się znowu włączać tej gry. Dobra, dziękuję wam za to, że będziecie oglądać i do zobaczenia. Siemano, wracamy, bo był jakiś błąd z grą i gramy dalej w te walki. Dokończymy wtedy to, co mieliśmy dokończyć, czyli Loom Fight na tej arence. Nie wiem, można powiedzieć, że na grobowcu. Dobra. Dobra. Miałem ogień. Ogień nie jest taki dobry. O, mam pocisk. Ale Rayman ma tarczę. Trzeba będzie na Tilly wykorzystać. Dobra, udało się. I teraz Rayman. Albo... Ha, dwa punkty po zabiciu Tilly. Bardzo ładnie, tą samą bronią. To jest jakieś za proste teraz. Tilly ma moją bombę, a ja wolę uciec. Oni się tam kłócą o to, kto będzie miał bombę. No i mam 4 punkty, bo wreszcie się nie. 5 punktów. No to było epickie. Naprawdę. Bardzo ładna wygrana z mojej strony. Za to musicie mi dać lajka i suba. Jeśli nie subskrybujecie, to klikajcie. I teraz tutaj Loom Fight. Tą arenkę, ta arenka mi się bardzo podoba. Steka. Kojarzy mi się z wakacjami. Chociaż teraz jest akurat zima. Dzisiaj ogólnie są mikołajki. Jeszcze tam oberwał. Kilka razy Rayman, więc nie miał minus 1 punkt, no właśnie. No to trzeba teraz do boksa robić. Ogień. No dobra. To było słabe. Wejdźmy tu. No i mamy punkt, czyli bardzo ładnie. Na kimczeniu. I uciekamy. I gdzie jest globus? Oj, oj, oj. Kartą prawie bym zginął. To było strasznie słabo. Teraz ja sobie uciekam, bo oni mają bombę. Co teraz oberwie? Każdy ma punkt mniej. O fuck! Taką zarąbistą broń. Ale miałem mało życia. Pewnie globoksa teraz Rayman zabije. Dobra, nie. Oberwał trochę globoks.
zabrałem broń, nie wiem komu. Chciałem mu kartę tak zwinąć. Niczym Spider-Man. Tak z góry skoczyłem. No. Zobacz, ma jeden punkt. Teraz by się przydało. Go boksa zabić. Ale zabrał mi moją broń. Dobra, 3 punkty, ładnie to skończyłem. Znowu mam. Ała! Ale zmarnowałem bombę. Nie. Biegniemy po kartę i szybko uciekałem, bo mam jej na życie. Nie wiem ile go boksu na życie. Zabił mnie muchą. W ogóle dawno muchy nie mieliśmy właśnie. Chyba jest 4 punkty dla mnie. Wszyscy razem skakują. Trochę zamilkłem, bo się jednak skupiam, bo mogę to jeszcze przegrać. Idę po złotą kartę, żeby to było coś dobrego. Nie dajmy się zabić Globoxowi. Globox na mnie namierza. Ja mam jedno życie. Fuck. O ja. Dobra. Gramy jeszcze raz. Ale naprawdę ciekawe, ciekawe. Ciekawie się gra, na pewno ciekawe dla was to jest. To się ogląda, jak są. No muchę mi zabrał, co za spek. Się znajdę. Chodź tu, Rayman. Dobra, mam punkt. Trochę poświęcenia w tym było, bo straciłem parzysia. Ale zabił mnie. Nic nie fajnie. Złota karta jest moja. O tyle by nie zginął. Teraz Globot. Obydwu zabiłem, bardzo ważne. Złota karta pojawia się. On do mnie zbliży. Dobra. Mamy te kołeczki, nie wiem jak to nazwać. Ogólnie może bym też nagrał Raymana trójkę, nie wiem. Tak się zastanawiam, ale w sumie. Najpierw skończę tą serię. A i dzisiaj powinna się pojawić właśnie inna seria. Nie wiem. Jakieś... Kurde, zaciupał mnie. Jakieś z moich gier, które pamiętam z dzieciństwa, zagrał. Nie wiem jakie to będą, ale... Będziemy od razu. Dobra, może skupmy się na walce. Ja jest tak bez sensu kolić. Zginął. Ma Rayman chyba jedno życie, ale nie jestem pewien. Zginę.
Chociaż ja też mam jedną rzecz. Teraz z Raymanem się tu gonimy. No na pewno się nie skapię, bo to jest... Dobra, wygrałem. Jestem świeżo zadowolony. Udało się. Teraz Globox przegrał, bo miał ostatnie miejsce, miał tylko jeden punkt. I odblokowujemy skórkę do naszego... do naszej postaci. Wyjmiemy sobie nią, bo bardzo fajnie wygląda. Czemu by nie? Dobra. Capture the fly. Dobra. Mucha jest... Dajże. Kurde, Rayman, chodź tu. Jak on na mnie podskoczył, na mojej głowie. Co mnie tak wiksujesz? Chyba na razie nie będę zjeżdżać. Czekam aż... A i powinniśmy to na spokojnie wygrać. No i wygraliśmy. 10-2. Czyli teraz było bardzo łatwo. Dobra. To teraz... ogólnie tu jeszcze wyścigi mam piękne. Dobra. Tutaj Capture the Fly. Pewnie będą teraz trzy postacie na tej arence. Tak. Litwobrody, Rayman i ja. Kurde. Bym złapał Raymana, a mi musiał... Dobra, schowajmy się tu za tym. I idź. Kurde, ja dość często się chowam na chwilę, czekam, potem ich tak mylę. Dobra, jest, mamy nadal. Wszyscy na mnie namierzają. Chyba, że właśnie mieliśmy się tu. Za tym teraz. Dobra, jedziemy, jedziemy. 6 Litwobrody ma 1, Rayman 0. Kurde, ale nie trafił, ale ja tylko czekam, on tu skoczy. Właśnie. Boty są lekko tak, że powiem, nieogarnięte czasami. I tu poczekamy do końca. Aaaa! Ja wam dam, gnoje jedno. O kurde, dajcie mi wygrać to. Już nie macie szans. Stał w miejscu, wszedł na mnie. Zablokowałem go. 10. 0. I 2 punkty dla Brzytwobrodego. I ostatnia waleczka. O, Tilly i Rayman. Tak, Rayman ma tu najłatwiej. Idzie se tu. Ale na mnie teraz chyba mam.
teraz tu. A nie, kurczę, w powietrzu szczapił. Na te w powietrzu. O! Rayman! Bo ja się zdenerwuję i przestanę grać w swoje gry. Dobra, dobra, chodź, chodź. Kili teraz, ja pikolę. Powiedz. Myślę, że teraz skończymy ten zacny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Odblokowaliśmy postać pod nazwą Brzytwobroda. To jest bodajże żona Brzytwobrodego. I w następnym odcinku sobie nią pogramy wyścig. Już mamy tu odblokowane kolejne walki. Bodajże do tych walk najdalej zaszedłem. Bo tu zaś wyścigi trzeba będzie potem przechodzić wszystkie. A więc dziękuję za oglądanie.